kto mnie zna dłużej, to wie, że tak 5 lat wstecz około miałam problemy z kręgosłupem. I od tamtego momentu bardzo często biegałam do tadzika, żeby mnie tam ponastawiał. Jak tadzik nie wystarczał, to do takiego innego pana, który też mnie często nastawiał. Problemy nie ustępowały, dalej były jakby krążki wypadały mi z kręgosłupa, ręce mi drętwiały, mięśnie mi bardzo bolały. Generalnie to się wszystko zamiast jakby kończyć, to się rozpędzało. I w momencie, kiedy zaszłam w ciążę, spadła mi aktywność, mniej się ruszałam, kości się porozchodziły. Te problemy już się do takiego stopnia nasiliły, że miałam je bez przerwy codziennie, mięśnie ponapinane, drętwiejące ręce, czasami głową po prostu nie mogłam ruszyć. No i co, już w końcu byłam tak jakby zdesperowana, żeby pozbyć się tego. Chodziłam do modlitwy, ludzie kładli na mnie ręce, gdzieś tam bóle ustępowały na chwilę, ale to dalej trwało. I postanowiłam postawić diagnozę, żeby te problemy były zdiagnozowane. Zrobiłam rezonans magnetyczny i się okazało, że w dwóch miejscach mam problemy typu wypuklina, przepuklina, dyskopatia i inne jakieś tam zwyrodnienia. One bardzo mi utrudniały w ogóle funkcjonowanie, zwłaszcza przy dziecku. I postanowiłam, że dojdę do źródła, jakby początku tego problemu, żeby to całkowicie wyeliminować i żeby mieć raz na zawsze problem z głowy. I z Duchem Świętym, szukając tego źródła, pierwszą rzeczą było to, że ucięłam przekleństwo pokoleniowe, jak się okazało, które gdzieś funkcjonowało jeszcze w moim życiu. To było bardzo słabe, ale jednak było. I momentalnie po modlitwie, którą sama w domu zrobiłam, na drugi dzień wstałam bez bóli mięśni, pleców. I normalnie mogłam się wysypiać, także jakby ten problem gdzieś odszedł. Ale dalej gdzieś te kręgi przeskakiwały, albo jedną stronę mi paraliżowało, albo drugą. I ostatecznie kolejną rzeczą, która była, bo zaczęłam też kopać w tym dalej, musiałam się wyrzec pewnych słów, które wypowiedziałam zaraz na początku, jak się narodziłam na nowo. Byłam wtedy zielona, jeśli chodzi o uzdrowienie. I rozmawiając z człowiekiem, który miał jakby status osoby niepełnosprawnej, miał poważną dyskopatię kręgosłupa. Ja też się z nim jakby zgodziłam, powiedziałam, że no tak, ja też mam dyskopatię, wyskakują mi kręgi, coś mi tam przeskakuje, więc musiałam się tego wyrzec. I ostatecznie doszłam do takiego miejsca, że poprosiłam o modlitwę i sama też się modliłam. I przypomniało mi się taka jedna rzecz. Kiedy miałam 14 lat, uległam takiemu wypadkowi. Miałam uraz skrętny kręgosłupa. To był no, straszny ból, tak około miesiąca. To no, nie mogłam się tego bólu pozbyć. Musiałam być nastawiana. Przez 2 tygodnie chodziłam zgięta w pół, spałam na siedząco i byłam na no, silnych lekach. I ja byłam tam do jakiegoś stopnia ponastawiana, ponaprawiana, tak? Ale był problem przesuniętej miednicy. I po tym wypadku było tak, że na lewej stronie, jak się przemęczyłam, nadwyrężały mi się mięśnie, gdzieś mnie bolało, mówię, a to na pewno za dużo wysiłku, więc jakby no, zostawię to i nie zwracam na to uwagi. I się okazało, że to jest bardzo istotne, ponieważ jak się dokopałam, nie będę mówić tym specjalistycznym językiem, wystarczy delikatna asymetria, jakby błędna asymetria miednicy, to zaraz od razu wszystko leci. Jeden krąg za drugim, do tego jak jest jeszcze jakiś dodatkowy uraz, to już jest problem kolosalny, więc jak mieliśmy konferencję, ja już wszystko wiedziałam, poszłam do Tomka
dorożały i nogę, którą miałam 2,5 cm krótszą, co też mi fizjoterapeuci gdzieś tam powiedzieli, została wyrównana. Miednica jest nastawiona i ogólnie jeśli chodzi o mój układ kostny, mięśniowy, jest wszystko bez problemu. Ja długo nie pamiętam, żebym była bez bólu, jeśli chodzi o plecy, bo ja bez przerwy musiałam sobie coś tak zrobić, żeby mi to wskoczyło. I druga rzecz, którą też chcę powiedzieć odnośnie całego tego obrazu. W Biblii jest napisane, żeby biodra, miednica to też są biodra, tak? W Biblii jest nie bez powodu napisane, żeby opasywać biodra swoje prawdą. Bo jest tak, że nie wiem, pojawi się jakiś, jeśli chodzi o ciało, jakiś ból, jakiś mały, gdzieś tam się modlimy, chcemy to zniwelować, a tu się okazuje, że trzeba gdzieś do podstawy dojść, tak? I wiele ludzi jest tak, że wychodzi, bo ma jakiś ból czegoś i prosi o modlitwę. Za chwilę to dalej trwa. Nie wiem, przychodzą ludzie, żeby uwolnić się. Mija jakiś czas, znowu przychodzą do tej samej modlitwy. I tak naprawdę to jest to, że potrzeba u podstawy tam zrobić porządek. Tam trzeba przyłożyć prawdę, żeby to wszystko grało, jeśli chodzi o nasze życie duchowe. I chciałabym was z tym zostawić, tak? Osoby, które miewają takie sytuacje, że coś nie działa, coś jest po kilkakroć poprawiane. Zachęcam was, żebyście kopali głębiej, do samej podstawy. Bo to jest prawda oczywista, tak? Że kiedy tutaj wszystko będzie grało, to wszystkie inne rzeczy powskakują na miejsce.